Dobrze, jesteśmy w tym miejscu. A jeśli jesteśmy w tym miejscu, oznacza to jedno, że możemy zdobyć wersję tego talizmanu najlepszą. Plus 0 dawało 10%, plus 1 daje 20%, więc pewnie plus 2 będzie dawało plus 30%. I żeby to zrobić, to musimy się tepnąć tutaj i się cofnąć. Ja właśnie mam taki problem, że bardzo chętnie bym przeszedł Hogwarts Legacy, ale ja teraz jestem tak uzależniony od Escape from Tarkov, że póki chce mi się grać w tę grę, w EFT, to gram non-stop. Jak tylko mam wolną chwilę, nawet nie mam wolnej chwili, podczas pracy też gram czasem, to gram w Escape from Tarkov. Dzisiaj biłem 39 level, oddałem ostatni part Gunsmitha, mogę kupować Flira, nic wam to nie mówi. Wszystko powiem szefowi, mam wszystko. Szef wie, kurwa. Proszę cię, stary. Szef wie, bo z nami gra. To nie jest żaden sekret. Dokładnie, szef by z nami grał. My naszemu szefowi kupiliśmy Fifę na urodziny. Bo to fanatyk piłki nożnej. Tu mogę się konić? Nie mam konia na barze nawet. Nie mogę się konić, okej. Miałem nadzieję, że zmienili to w tym modzie, ale... Nope. I tak. Maliket umarł. Idziemy na Mohga teraz, co? Wiecie, co mam robić po zabiciu matki? Dzidziusia nie ma włóż, ale zabiłeś matkę Margo? Matulę Margo? To teraz zostaje ci... A zrobiłeś już DLC, czy jeszcze nie? O Jezu, czekaj, stop. Jeśli zrobiłeś DLC, no to idziesz... zabić... ostatniego bossa. Albo parę ostatnich bossów. No przestańcie, nie spychajcie mnie na dół. A jeśli nie zrobiłeś DLC, to idź do DLC teraz. A nie masz DLC, no to wracasz do snułowcy. Albo, żeby nie zmarnować przejścia, bo jak zabijesz ostatniego bossa, to od razu cię rzuci na DLC+, na NG+. Wygooglaj sobie wszystkie bossy i poszukaj ich, bo pewnie coś ominąłeś. German, obecność księżyca, no właśnie. Wygooglaj sobie wszystkie bossy, jakie są w Bloodbornie i zobacz, czego nie biłeś. Bo ja, jak pierwszy raz przychodziłem całkowicie bez żadnych... pomocy, że tak powiem, ominąłem w chuj bossów, chuj naprawdę. I mimo tego, że przyszedłem grę 3 razy, to przyszedłem ją 3 razy w taki sam sposób jak zawsze. I dopiero za 4, jak grałem na streamie, to mnie czat pokierował tak, żebym znalazł tego ostatniego bossa, znaczy parę ostatnich bossów. Na przykład nie trafiłem nigdy na Ebrietas, zabiłem raz w życiu i zabiłem Ebrietas za drugim razem. Więc no wiecie jak to jest, no. Easy, nie? I to w sumie, ała, ten główny boss, którego pamiętam, że nie zabiłem. Dobra, będzie więcej tych gówniaków? A, tam jest. Oko. Leży i chilluje i żyga, tak? Czy on się ruszy? Halo? O nie, jego kolega przyszedł, okej, rusza się. Fuck. Dobrze, że mi w ogóle damage'u nie robią. To jest taki moment, jakbyś grał w RPGa i wszystko overlevelowałeś. Niby tam coś się te szczury podgryzają, ale cię w ogóle nie boi. Tak się właśnie czuję, dobra. Plus 30% i będę light load mieć. Mam dalsze role teraz, zajebiście. Pięknie. Pięknie. Nie chce ci się grać? No co ty? Ebrietas była mocno rozczarowująca dla mnie. Ja zanim zabiłem Ebrietas, to przyszedłem DLC, więc dla mnie też była ten rozczarowująca. Znaczy, albo nie wiem jakiej to jest płci. Ebrietas było dla mnie rozczarowujące. Tak powiem. Dobra, idziemy do Mohga. Idziemy do Mohga. Czy dziś koniec gry? Kurde, wiesz co, jest 20, a nam dużo nie zostało. Więc może się tak zdarzyć. Może się tak zdarzyć. I nie wiem co wtedy. Bo generalnie myślałem sobie, to byłby kolejny raz, gdzie powiedzmy ja przechodzę grę podczas streama, a do streama końca jeszcze jakiś tam czas, nie? Został. Więc coś odpalimy, ale jeszcze nie wiem co. Jeśli się uda przejść. Znaczy wątpię. A może? Nie wiem. A, córa kosmosu, prawda. Mam złą broń założoną, ale nieważne. Ile mam max HP? Zaraz zobaczymy. A to ładnie wygląda, patrzcie. Praktycznie równe są te bary. I many, i HP, i staminy. HP mam w tym momencie 12 000. 12 koła. Beautiful. Dobra. Ja nigdy nie pamiętam, gdzie się idzie do... Pójdę tutaj. A to nie jest. Tu się farmiło te. To bardziej w tę stronę chyba, nie? Tutaj farmiłem strzały lodowe. naboł rany, gdzie zacząć DLC, bo może mam. Prawie przy początku gry łapała cię taka ręka. Mam nadzieję, że wiesz gdzie, bo tam właśnie. Nie ta broń, prawda? Nie ta broń. To też nie jest tu, fakt. Gdzie się szło, kurwa, do Mohga? Jestem tu po raz 7. Je dalej nie pamiętam. Nie, na pewno nie aż tak daleko, chyba wyżej bardziej, co? Bardziej wyżej. Mogę manę? Znaczy mapę? Nie mogę mapy. Proszę, kurwa, nie krzyczeć. Ja na pana nie krzyczałem, ja panu nie przerywałem. Jak pan mówił. Tak, tu zbierałem lodowe kwiatki. Kiedyś. Na Bołranie. To miejsce bardzo dobrze znam. To jest wyżej? Nie, nie spadaj tylko, nie spadaj w dół, nie spadaj w dół. Okej. Saved. Czekaj. To nie może być tu. Czy to jest jeszcze dalej? Teraz musisz bufić broń. A czy teoretycznie nie muszę... Bo nawet nie planuję... Nie, to nie jest tu na pewno. Teoretycznie nie muszę, bo jedyna walka, jaka mnie czeka przed wejściem do Pałacu Mohga, Mogłyna, to jest tylko inwazja jedna, nie? Maksymalnie 2 inwazje, jak przejdę blisko środka. Nie wiem, pójdziemy w tę stronę. Więc no, tam dwa mopki może będę musiał zabić. Po drugim bossie fabularnym. Nie wiesz, jaką łapę chodzi. Kurde, jest takie jedno miejsce, gdzie jak podejdziesz do płotu, to taka wielka łapa cię łapie i robi tak... Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Najlepiej wpisz na YouTube. To będzie najprościej. Bo ja nie potrafię tłumaczyć. Jestem bardzo słaby w tłumaczeniu rzeczy generalnie. Albo jak coś tłumaczę, to mówię to bardzo szczegółowo, albo całkiem odwrotnie. Bardzo prosto i nikt nie rozumie. Witam, dobry wieczór anonimowy, siemaneczko. I zawsze miałeś ten? A nie, u mnie nie. Czekaj. Chciałem zapytać, bo tu masz ten. Na tym czacie, na prawym monitorze widzę, że masz złoty nick, ale na lewym czacie masz różowy. To też nie jest to. Urwysyn. Gdzie to minąłem? A u ciebie jest niebieski, o proszę. Nie jest tak łatwe wytłumaczenie, jak się tego nie widzi. No właśnie. To też. A to jest chyba tu na dole, tak? Urnut. Tak, to jest tutaj, dobra. O, i leci inwazja. A ja w tym czasie na chillerce się zbufię. Nie wszystkim, ale wystarczająco. Okej, gluty spadły. Hello? Goodbye. Dobra. Jak mocny on będzie? On w ogóle ma te... słabe. Na bronię omenów. A czy zabójców omenów. Ładne. Chciałem po to kiedyś build zrobić, ale stwierdziłem, że to jest za słabe. Fajne, bo ma blida i jest wielkim mieczem, ale... Czy będą synowie lasu na streamie? Nie będą, ale nie u mnie. Synowie lasu będą na streamie u Bulbiego. I ja z Bulbim będę grać w koopie. Więc generalnie... Jeśli chcecie, ja zachęcam, żebyście dali Bulbiemu followa, bo my będziemy grać w koopie. Od poniedziałku do czwartku plus minus będą streamy u Bulbiego, a weekend jest mój. Mniej więcej. Nie masz DLC, łapek nie ma. O. Przynajmniej będziesz mógł się pochwalić, że przeszedłeś Bloodborne'a. To już coś, Imo. To już coś. Szkoda, że że nie trafisz na takie te... Parę ciekawych bossów jest DLC. Jest parę ciekawych bossów. I parę fajnych ścieżek muzycznych. Tutaj nawiązuje głównie do Ludwiga. Czyli tu się można konić, nie? Ludwig jest, no właśnie. Za 40 zł można wyhaczyć? No tak. Teraz pytanie, czy chcesz DLC do Bloodborne'a, czy chcesz Harry'ego Pottera? Ja tej decyzji bym za ciebie nie podjął. To brzmi jak strasznie trudna decyzja. W ogóle, czy mi się wydaje, czy te bary tam, HP i tak dalej, one są równe tylko dlatego, że tam się kończy ich... limit? Że one nie mogą być dłuższe? Bo to jest aż zbyt podejrzane, że one są tak idealnie równe. Mi się wydaje, że FromSoft tak to zaprogramował, że nie, w tym miejscu się kończą bary. Dłuższe nie mogą być. Mam kolegę hejtera numer 1 Elden Ringa, który jebie Eldena i jest bogiem. Ja bym mu zajebał. Nie, żartuję, nie biję dzieci. Czekaj, bufy. Czy ja potrzebuję tu bufów? A jebne. Stać mnie. Zajebisty dla nas z Bulbim. Tak się bawi i woman przychodzi tak. Blondyna z 3 nogami i 3 rękami. Jeszcze nie ogarnęliśmy, jak ją oswoić. Nie wiemy, jak się z kobietami rozmawia, wiecie jak to jest, nie? Znaczy nie wiem, czy wiecie, ja nie wiem. Ja nie wiem, jak to jest. W DS3 też w którymś modzie, pewnie nie jednym, można było tak mieć dojebane HP, a potem dostawali damage, to nie pokazywało się nawet jeszcze. A proszę. Ale niemiły jesteś dla woman? Aj tam. Ej, ja próbowałem... Ej! Ostatnie podejście, a czy podejście kobiety, jak ona do nas podeszła blondyna. Ja chciałem być miły i byłem miły. Schowałem kamień i powolutku podszedłem. Ona pobiegła po prostu w pizdu, jakby, nie wiem. Ona ma najebane po prostu. Wiecie, to można być miłym, ale jeśli laska ma problemy psychiczne, to nie twoja wina. O, Blessed Dew Talisman. W końcu. Boże, mam za dużo tych rzeczy. To jest talisman, który regeneruje HP, ale na tym poziomie gry znaleźć go? Tak słaby talizman? Powiedziałbym, że słaby treasure. Ty ją z siekiery pierdolę. No jednałem ją parę razy, no. Chcę zobaczyć, co się dzieje. Ja w grach bardzo uwielbiam po prostu testować, co się stanie, kiedy zrobię coś głupiego. Uwielbiam to. Naprawdę. Dlatego takie rzeczy się dzieją. Ale później już byłem dla niej bardzo przyjazny. Proszę, mamy mapę. Specjalnie dla anonimowego. Jak Rymczak nie zaśnie, czy miałbym zasnąć? Chociaż mogę zasnąć, no. Mogę zasnąć. Czuję to, ja też mu współczuję. Znaczy, on pcha się po prostu w złe miejsca. Ja rzucam wielkimi, kurwa, balami drewna, a on podchodzi i he, rzuć we mnie, rzuć minery i tak dostaje po prostu. I stoi. Ej, aj, nie jest dobre w tej grze, nie jest dobre. A propos, przyłapałem cię, powiedziałeś na niego Stachu, a sam mnie poprawiałeś, że to jest Stasiu. A? Alrighty. Jestem ciekaw, jak mocno będzie ten, w tym modzie biło anus. Bo to mnie trochę najbardziej przeraża, tak naprawdę. Znaczy, dotąd ten bleed nie był straszny sam w sobie, bo bleed ogólnie jest znerfiony w tym modzie, nie bije procentowo, tylko ileś tam po prostu, ale może być boleśnie. Tu jest vendor jeden, nie? Czy ja będę potrzebować jeszcze vendorów? Pewnie nie, wątpię. Znaczy, kusi mnie, żeby pójść do niego i kupić tylko klucze kamienia, ale chyba spasuje. Boże, nie włączyłem latarni, nie wiem, gdzie idę. Ale chyba dobrze, nie? Nie, tu. Tak, dobrze. Coś jeszcze pamiętam, mimo że jest ciemno jak w dupie. Czy tu? Nie, nie tu. Tu powinien być zakręt zaraz. Źle idę, prawda? Au. A tu, okej, jest wyjście. Aha. Proszę, kurwa. Na ślepo mogę w tą grę grać. Dajcie mi tą, dajcie mi opaskę na oczy. Ja to przejdę. Ja to rozjebię. Wychilluj. Dobra. A czy tyle pieniędzy za nich? Boże. Jeśli to unus będzie straszne, to pójdziemy spróbować zabić inwazję tej baby, nie pamiętam, jak ona się nazywa, żeby mieć łezkę do niwelowania jej damage'u. Chodzenie mogu, aktualnie się zwijam, ale jeszcze wpadnę dzisiaj. Okej, dziękuję za obecność i trzymaj się. I dziękuję za powodzenia. Nihil, tak! Unus, tak! Unus to jest 1. Nihil to jest 0, prawda? Miskuzi. Miskuzi pije 4. drinka. A to dopiero początek. Boję się. Boję się dzisiejszego wieczora. A jeszcze bardziej boję się jutrzejszego poranka. Może becik? ADR? No dobra. Może becik. To robimy becika, a co dzisiaj pijemy? Anonimowe. Mój ulubiony drink. Ten, który był już wielokrotnie... Czekaj, dzisiaj robi betę. Ten, który był już wielokrotnie... Rozpocznij przewidywanie... Mogł. First try... Nie, first try. Dam wam 2 minuty, bo pójdę się jeszcze odlać. Pijemy... grejpfrutówkę lubelską z monsterem białym. Napisie będzie zdrowie... To zdrówko widzów, proszę. Na easy go robisz, pewnie, że tak. Dajesz Remczak. Czemu daliście, że nie? Czy ja dobrze widzę znowu? Nie first try, nie o! Killer dał za pierwszym, pięknie. Tak, dałeś za 0, bo w Polsce, jak nie masz VPN-a, to nie możesz za punkty betować, niestety. Oddaj życie, odnów, co? Odmów? Nie. Będę próbować. Specjalnie po to, żeby wam było głupio, zrobimy takiego w chuj tryharda. Przyjdę summona na dzień dobry. Zbufuje się jak świnia po prostu. Wszystkim, mimo że nie muszę. żeby Killor wygrał. Nie no, napierdalam się. Dena, oj, i tak się bufuje. Ale dobrze, dziękuję. Nie powinienem ten, dziękuję, że mi przypomnieliście, bo mnie zobaczył. Ostatnio o tym mówiłem, nie? Ja bardzo doceniam, jak mi mówicie, żebym zmienił scenę. Uwielbiam to, bo ja wiem, że zapominam bardzo często. Więc dla mnie to jest miód na serce. Bije czerwonego kapturę. A już miałeś tego Midira? Bo już ominąłeś Midira chyba, nie? Ale to nie ma znaczenia, w jakiej kolejności. Ale czerwony kaptur Gael w Dark Souls 3 walka jest piękna. To jest jedna z najładniejszych walk, jeśli chodzi o jej styl i wygląd w grze IMO. Dobra. Miquella is mine and mine alone. Nic nie ominąłeś? Znaczy do Midira możesz pójść prędzej po prostu, nie? Ale możesz też pójść później, spokojnie. Ja też nie wiedziałem jak dojść do Midira, bo to jest dość ukryta ścieżka, więc spokojnie. Wygooglasz sobie. To jest Miquella, a propos. Jakby ktoś nie wiedział. Wiem, że każdy to wie, ale może jest tu ktoś, kto nie wie? To jest Miquella. Capture to End DLC? Tak. Po kapturze jeszcze wróć do dziewczyny z pierwszego DLC. Tej, która malowała obraz. To Miquella, nie wiedziałeś? O, widzisz. Dlatego takie ciekawostki lubię mówić, bo wiem, że większość ludzi je wie, ale zawsze ktoś się znajdzie, kto się dowie czegoś nowego. Dlatego to mówię. Takie rzeczy. Nawet mówi, jest Miquella. Mog to też stylistycznie jest cudowna walka. Nie zmienia to faktu, że jest to też wkurwiająca walka. Summon, malenia. Go! Dobra, on na początku idzie bardzo powolutku. Podaje mi czas, żebym jebnął gwiazdkami. Gwiazdki mu nic nie robią. Okej. To już wiemy. Wiemy też, że ogień wypala mi manę. Ma mało many. Znaczy ma mało HP on. Nie, miałeś się leczyć. Miałem się leczyć. Okej, mamy anus. Dobra, teraz zobaczymy jak mocno bije to gówno. W ogóle nie bije, ała, oj, bije. Bije. Nie, nie bije. Co tu się wydarzyło? Okej. Było fajnie, dopóki nie wyssał mi całej many z dupy. Dalej wysysa. O. Halo, nie masz nic pod nogami, kurwysyn. I znowu nie mam many. I HP też nie. O. No nie. Nie podoba mi się to. I znowu mi całą manę wytsie, tak? Oczywiście. Piękny, piękny atak. O. No i znowu mi wysysa. No nie, aha, bo ja stoję... Fuck. Niestety nie weszło za pierwszym. Ej, ja za każdym ranem, jak biłem tego bossa, narzekałem na krew na ziemi. W tym modzie krew na ziemi bije jeszcze mocniej. Kurwa. Ocenka betów, no tak, no zaraz bym kliknę, że nie weszło za pierwszym. Starałem się, ale nie myślałem, że ta krew na ziemi będzie aż tak bolesna. O, Bulbi zakończył. Dziękuję. Nie first try. Jedyny problem to wysysanie many. Znaczy, jeden z dwóch problemów. Mi się wydaje, że są dwa problemy. Właśnie jednym jest wysysanie many, że ja muszę za każdym razem jak dostanę się cofnąć, wypić manę, podleczyć się. A drugie to jest to, że jednocześnie z wysysaniem many ta krew na ziemi boli. Boli kurewsko. Ale damage'u dostaje sporo, tak naprawdę. Jak już trafię, to wchodzi solidnie, bym powiedział, nie? Ważne, że wszyscy dookoła jest przeciwko tobie. Najważniejsze jest to, że masz tutaj wolę zwycięstwa. To się liczy. Dzięki. Potrzebowałem teraz właśnie jaglaka. Jak jest w pancerzu w DS -30 mrok, to źle? Nie wiem. Nie wiem o czym mówisz. W DS którym? Bo nie kojarzę takiej statystyki jak mrok minus. Mrok co? Dobrze. Potrzebuję czegoś, wydaje mi się, co mi będzie mniej damage'u dodawało. Ja mam dużo damage'u na niego. Załóżmy znowu takie defensywne rzeczy. To było to i jeszcze to. Tak? Tak. Do tego opierdolimy wszystkie mięska, bo mięsko jest smaczne. W tej grze nie możesz być tym, nie możesz być weganinem. Jak zjesz mięsko, jesteś silniejszy. To ma bezpośredni odnośnik do prawdziwego życia. Jak zjesz mięsko, jesteś silniejszy. Zawsze mama mówiła, ziemniaki możesz zostawić, ale mięsko musisz skończyć. I miała rację. W DS3 w hełmie w statach jest minus 30. Znaczy, dopóki nie dostaniesz damage'u z mroku, to pewnie nie. Ten dziadek 10 minut temu siedział na wózku inwalidzkim. No, prawda. German jest łatwiej, jeśli umiesz parować. Ja nie potrafiłem parować w Bloodborne. Dalej nie potrafię. Jest parę mobów, które potrafię sparować, ale German nie jest jednym z nich. Dobra. Malenia nie dała rady. Zobaczmy inne summony. Co ja bym chciał? Coś co takiego pojebanego. Lion Guardian? Nie wiem co to jest. Albo coś czego jest dużo. To nie, tego jest... Nie. 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 Chłopy będą strzelać. Strzelajcie chłopy. Postawiłeś, że się uda? Ale był drugi bet? Nie było drugiego beta. Czy był? Ja nie stawiałem beta. Chyba, że Bulbi zrobił beta. Halo, Bulbi, stawiałeś beta, czy nie? Okej, Bulbi zrobił beta. Nie XD. Biki, nihil nie bije, tylko nabija krwawienie. Tak, na to wygląda, no. Dobra, potrzebujemy summona innego jeszcze. Ci się słabo zdali. Ja jestem... Wiecie, czego dawno nie było? Potów. Dwa koty. Dwa koty to będzie pewnie tak samo chujowe jak wszystko inne. Ale brzmi dobrze. Szkoda, że nie ma summona psów. Ja wolę psy. Wolicie psy czy koty? Muszę sobie fajki dolać. Przyznać się, kto jest kociarzem, a kto jest psiarzem. Koty, psy, psy. Znaczy, ja wolę psy, ale kocham i koty, i psy. Ale wolę psy. Jakbym miał do wyboru... Bo teraz generalnie ja psa mieć nie mogę, bo mnie by wyjebali z mieszkania. Ale gdybym miał do wyboru i by mi właściciel mieszkania powiedział: panie Pawle, jak pan chce, to niech pan sobie kupi psa. Bo ja wiem, że pan jest samotny, kurwa. U dziewczyn pan szans nie ma. Pan te psa kupi chociaż, to ja bym kupił psa. A czy wziąłbym z sierocińca psiego, czyli... No... Jaszczury, tak. Bulbimy jaszczurkę, to prawda. I, ale masz kłota też. Dawaj tą gwiazdę, ja mam dwie chihuahua, o proszę. Jaką gwiazdę? Twoja mama ma koty, ale są z tobą w domu. Dobra, żeremy wszystko. Ja się nie przyznaję. Koty są spoko, ja lubię koty. Znaczy ja lubię ogólnie zwierzęta. W sumie, tak bym powiedział. Tak samo jak ten Saturos, którego niektórzy z was mogą znać. Bulbi trochę... No już kończę się bufować, kurwa, spokojnie. Bulbi zna Saturosa w realu. Saturos ma szczury. I jego szczurki są tak słodkie. Becik jak bije dziadka. Aj, nie ma pieniędzy. siadło. Dobrze, czy coś jeszcze chcemy się zbufować? Summon ustawiony. Let's go. Podejdźmy bliżej. A poczekaj, zrobimy tak. Cyk. Teraz summon. I napierdalam. Ała. I już nie mam many. Nie ten przycisk! Miało być leczenie. I tyle skotów, co? Umarły? Halo? Czy on się zbugował? Zbugował się. Ja nie chcę go w ten sposób zabić. Nie chcę, to jest niesprawiedliwe. Resetujemy walkę. Ja nie chcę go w ten sposób zabić. A to jest kolejny boss, nie? Którego koty zbugowały. To nie jest pierwszy raz. Tak samo było na tym komanderze, nie? Przy Kaelid. Jak to się nazywa? Przy jeziorze. Bardzo honorowe zachowanie, wiadomo, oczywiście, że tak. Ja nie chcę w taki sposób zabijać bossów. Szczególnie, że ja wiem, że mam z nim szansę. Jeśli boss jest bardzo trudny albo bardzo łatwy, to ja nie chcę go w ten sposób zabijać. Ale jeśli wiem, że mam szansę, to nie chcę. Szczury i ptaszniki, a teraz już same ptaszniki, o Jezu. Brutalne. Znaczy, ja podziwiam trochę ludzi, którzy właśnie mają takie zwierzęta, które są bardzo nietypowe. Bo jeszcze, tak jak ma ten, Bulbi ma tam, chciałem powiedzieć, Radagona, Gekona czy innego tam, jaszczura, to jeszcze jest takie okej, ale ludzie, którzy mają właśnie ptaszniki albo mają węże, to jest dla mnie takie... Jeśli znasz kogoś, kto ma ptaszniki, albo ma węża, to są dwie opcje. Albo jest w chuj badassem, albo jest w chuj nerdem. Nie ma nic pomiędzy. Jest albo badass, albo nerd. Koniec. Kim puściła gama brodata? No mówię, że Radagon, no. Co mnie zwanshotowało. Może nie ma szurów, ale nie przez ptaszniki. Ojej, dobra. najeść się mięska przed walką. Pamiętajcie, zawsze mama mówiła. I musimy zmienić summon, bo koty bugują bossy. Koty liżą masło. Koty bugują bossy. Naładowa. Dobrze, zmiana summona. To bym chciał. Czekaj, on jest podatny na krwawienie, nie? Może Omen Killer? Pewnie zły pomysł, ale weźmy go. Jak to działa, że mod ma 3 patche dziennie, a kotów od tylu tygodni nie naprawili? Znaczy wiesz co, ja nie update'owałem moda od 2 tygodni mniej więcej. Bo stwierdziłem, że... Znaczy, pokażę wam generalnie, czekaj. Stop! Ascended. Jest taki zapis w patchu. W logach. Gdzie to jest? Gdzie to było? Gdzie to było? O, to. Moved several late game items to mid game. Czyli przeniesiono wiele, znaczy parę itemów z late game'u na mid game. I ja się trochę boję update'ować przez to, że jeśli on przeniósł jakieś bardzo ważne itemy, które mi są bardzo potrzebne do mid game'u, ja jestem już po mid game'ie. Dawno temu jestem po mid game'ie. Więc ja już ich nie zdobędę, a one mogą być bardzo ważne. Więc no. Muszę wódkę pofarmić. No to twoje zdrówko, Gibbon. Dobra. Summon jaki? Okej. Okay. Czyli tak, na dzień dobry. Eldeńskie gwiazdki. Summon. Leczenie. Ała. Wysysanie many z dupy. Fajne, fajne. Paczak umiera. Nawet nie zdążył powiedzieć unus. Nawet nie zdążył z odliczaniem, kurwa. Łatwo. Łatwy jest ten mod. Ale nie, generalnie czy oglądacie tego moda, jak ja przechodzę od początku, czy może dzisiaj macie pierwszy dzień, jak przyszliście, czy może tylko na YouTubie oglądaliście, polecam wam w chuj to zobaczyć, jeśli graliście wcześniej w Elden Ring. Znaczy generalnie nikomu nie polecam modowania gier, nie przechodząc ich po raz pierwszy w ich prawdziwym stanie, że tak powiem, ale jeśli raz przyszliście Elden Ringa, to wydaje mi się, że warto sobie pomodować. I Ascended Mod jest bardzo fajny, bo mimo, że u mnie oglądaliście go, ja i mój PlayStation, no to jest właśnie to. To jest właśnie to. Mimo, że u mnie oglądaliście Elden Ringa na Ascended Modzie, to prawdopodobnie wasze doświadczenie będzie całkowicie inne. I to tak mocno inne. Dobra, wróćmy na chatę na chwilę.